Jakieś pół roku temu moi znajomi, którzy profilowe zdjęcie na Facebooku mieli w samym podkoszulku, z browarem, z fajką, nagle zaczęli zmieniać swoje profilowe zdjęcie na eleganckie marynarki. I nie wiedziałem, że on ma niebieską marynarkę. Myślałem, że ma tylko czarną ze ślubu. I zaczynali dodawać posty w stylu: ciekawa inicjatywa w naszej dzielnicy. Jakieś 3 miesiące temu dodawali posta na Facebooka, wielu z was mnie namawiało i miałem rację, miałem przeczucie, chuj będzie startował w wyborach samorządowych. Ja jestem teraz w takim wieku, że więcej moich znajomych startuje w tych wyborach, niż chodzi na głosowanie. Że coś mi się tak nie zgadzało, bo zaczęli dodawać dziwne posty, nie? Wcześniej chłop dodawał tylko jakieś głupie łańcuszki. Ciekawy quiz, sprawdźcie sobie, jakim typem chleba jesteś. Mi wyszła bagieta. Chyba kurwa czerstwa. Łapał się na wszystkie łańcuszki na Facebooku, pisał na Facebooku: oficjalnie oświadczam, że tylko ja jestem autorem moich zdjęć na Facebooku i nie zwalam firmie Facebook do przetwarzania moich danych. Tak, już widzę, jak firma Facebook i Mark Zuckerberg w Stanach Zjednoczonych siedzą i przerabiają zdjęcia Krzyśka kurwa z Bieruni. Zaczęli dodawać posty w stylu: zdywersyfikowany bilans. Ja wam znam takie słowa? Wcześniej bilans, jaki używał, to tylko w kontekście drinka. Ile wody, ile koli, ile wody, ile koli. Dużo osób trafia do polityki z przypadku. W Rybniku była sytuacja, że radna dostała tylko jeden głos. A poszła na wybory z mężem. Oszukali mnie! Szukajcie tego drugiego głosu! Przecież ten facet pewnie miał przejebane. Przysięgam, kochanie, przysięgam, głosowałem na ciebie. Koło twojego nazwiska dałem ptaszka. Ptaszka! Miał być kurwa krzyżyk! No tak, ptaszek! Ale taki rozjebany na szybie, czyli krzyżyk. Polityka to najkrótsza droga do kariery dla nieudaczników. Co? Jest jeszcze YouTube. Ale ja jestem na YouTube, tak nie mówię. Ostatnio dostałem taki komentarz na YouTubie. Ja wiem, dzisiaj jestem trochę zestresowany, bo wiecie, nowe teksty i w ogóle. Przeklinam dosyć dużo. Ale ludzie doceniają to, że nie przeklinam tak dużo, no i że mam, no kurde, nie chcę się pochwalić, no ale dostaję komplementy w stylu, ktoś pisze mi komentarz: panie Marcinie, dziękujemy za ten stand-up, udowodnił pan to, że nie trzeba w każdym zdaniu używać przekleństwa i da się inteligentnie inaczej. No naprawdę. I ja wiesz co odpisuję zawsze? Dzięki kurwa, cieszę się w chuj. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, tam nie ma żadnych wymagań. Ludzie muszą cię tylko znać. W takiej małej gminie prawie burmistrzem miasta została pani z warzywniaka, bo wszyscy lubią panią Bożek. Ona później może zarządzać budżetem gminy, który ma 300 milionów. O matko, 300 milionów! 300 milionów! Ile za to by było marchewki i ziemniaków? Mój kumpel był DJ-em i sołtysem, nie znał go nikt. Teraz wygrał wybory, został wójtem i znają go wszyscy w gminie. Jest wójtem największej gminy w Pomorskiej. Dlaczego uważam, że on będzie dobrym wójtem? Bo on jako DJ wcześniej grał na weselach. I kto jak nie on dogada się ze starostą? Ale tak szczerze, powiem wam, no kto się dzisiaj do polityki, bo z moich znajomych to największe pizdy. Patrzcie na takiego Wąsika i Kamińskiego. Przecież oni wyglądają, jakby w szkole dostawali wpierdol na każdej przerwie.
Bo nie mieli przyjaciół tylko jak sobie ich wymyślili. Pamiętacie te zdjęcia, jak później po ułaskawieniu przytulali się do prezydenta? O, w końcu ktoś się za mną wstawił. A prezydent? O, w końcu mam kolegów. Jak przywożono na Facebooku, nie? Ich nikt na Facebooku nie lubi, nie? Zero znajomych. Za to oni obserwują, kurwa, wszystko. Ludzie też głosują często na tych wyborach samorządowych, bo kogoś znają, nie? Dobra, może nie będzie najlepszym prezydentem, ale taki wreciabowaty, ale znamy go, wiemy, co się można po nim spodziewać. A może nie będzie dobrym prezydentem. Może chuj, ale swój. I mi się też podoba, jak zwolennicy jednej partii, które już troszkę odeszło od władzy, zawsze usprawiedliwiali swoich polityków. Może moi kradną, może moi kradną, ale tamci kradli jeszcze więcej. Co to jest w ogóle za argument, nie? Że co, że ktoś kradnie, to tamten też może kraść? Co to jest w ogóle za pokrętna logika? To jest tak, jakby ktoś w sądzie powiedział: może gwałciłem, ale tamten też gwałcił. Ja gwałciłem, ale za to mniejszym penisem.